Magazyn sportowy, kłaniamy się w drugiej części. Przy mikrofonie Arkadiusz Błaszczyk, ze mną w studiu niezmiennie Tomasz Sokołowski. Witam ponownie. A dołączył do nas pan Jerzy Engel, były selekcjoner reprezentacji Polski. Dzień dobry panie trenerze, miło pana widzieć. Witam serdecznie. Za nami dwa mecze w Lidze Narodów, porażka z Portugalią 1-3, remis z Chorwacją 3-3. I pytanie panie trenerze, jakie wrażenie zrobili na panu biało-czerwoni w tych dwóch meczach? Czy tak podsumowując, więcej powodów do optymizmu, czy jednak powodów do niepokoju? To znaczy ja cały czas widzę tę reprezentację nieskończoną, powiedziałbym, w trakcie budowy. U nas non-stop widzimy coś nowego, coś, co jest próbowane i coś, co czasem wychodzi, a czasem nie. W związku z tym trzeba troszeczkę być bardziej cierpliwym. Z tego względu, że no, wiadomo było, że z Portugalią nie będzie łatwo, bo to jest zespół troszkę z innej planety, jeśli chodzi o sposób gry w piłkę nożną. Ale w drugim meczu już byliśmy bardzo bliscy tego, żeby nawet tych Chorwatów ograć. Oczywiście mecz się różnie układał. W drugiej połowie Bułka stanął na wysokości zadania, wybronił niesamowicie te piłki, które miał wybronić. Ale myśmy też mieli swoje szanse, które mogły spowodować, że nawet w takim meczu myśmy powinni ten mecz wygrać. Ja osobiście jestem zadowolony z czego? W obu meczach mieliśmy taki sam moment dobrej gry. To były początki meczów. I w jednym i w drugim meczu myśmy naprawdę wyszli dobrze z szatni. I nawet bramka zdobyta. Tak jak się mówi, weszło się dobrze w mecz. Tak, super. I grali bardzo agresywnie i świetnie kryli. I nagle jakby ktoś prąd odciął po tych 15-20 minutach i zmieniamy sposób krycia, zmieniamy sposób agresywnej gry. Oddajemy przeciwnikowi teren i przechodzimy na takie krycie na radar, że jesteśmy, bo ładnie przesuwamy, wszystko jest ok, jesteśmy w strefach, ale nikt nie atakuje piłki. I wtedy takie zespoły jak Portugalia, wtedy takie zespoły jak Chorwacja, one nabierają rozpędu, bo to im się podoba, bo oni lubią grać, kiedy im nikt za bardzo nie przeszkadza. Panie trenerze, rok czasu, jak już trener Probierz jest trenerem reprezentacji, tak jak dom ma fundamenty, czy reprezentacja ma fundamenty po tym roku, jak pan na to patrzy? No cały czas właściwie patrzy. Pan mówi cały czas w budowie, czyli ten dom jest, no właśnie, na jakim etapie jest jakby? Pytanie, bo co chwila widzimy nowych graczy. W związku z tym mówimy, że ona jest w budowie, bo wciąż nie ma tej głównej konstrukcji. Ta główna konstrukcja to jest bramka. Na dzień dzisiejszy nie wiemy, kto jest numer jeden. Wydaje nam się, że może to być Skorupski, ale nie jesteśmy tego pewni. Musi to być obrona. Ta obrona nam się układa w takie dziwne schematy, że... Tylko, że chyba od roku czasu w miarę jest taka, to jakby się nie działo, to praktycznie ta trójka, Kiwior, Bednarek, Dawidowicz, jak jest zdrowy, to praktycznie występuje. I Walukiewicz gdzieś, tak. I w tej grupie oni się mieszają, ale to jest płynne, bo ta obrona nie jest monolitem. Oni bardzo ładnie powiedział Kiwior w wywiadzie pomeczowym, że powoli uczą się gry na trzech środkowych obrońców. No uczą się. W reprezentacji nikt się nie uczy. W reprezentacji to już musi być pewne, że my to znakomicie umiemy, nie będziemy się niczego uczyć, tylko gramy swoje. Natomiast tutaj tego nie ma. Wciąż poszukiwany jest ten numer 6, ten najlepszy numer 6, bo tam najwięcej zmian mamy. A więc ten, który powinien być tym kolejnym buforem przed linią obrony, żeby właśnie czyścić to, co ta obrona potem musi zrobić. A więc ta reprezentacja cały czas jest w budowie. No mamy świetne skrzydła, bo to trzeba sobie powiedzieć, że z lewej strony to, co pokazuje nam Zalewski, to jest klasa europejska. To z przyjemnością ogląda się grę tego zawodnika i on na naszych oczach, powiedziałbym, dorasta międzynarodowo. Dorasta naprawdę w taki sposób, na ten poziom reprezentacyjny, że staje się liderem tej drużyny w wielu momentach. Mało tego, zdobywa ważne bramki. Tomek wspomniał właśnie o tej defensywie i faktycznie to też słuszna uwaga, że przez ten rok, odkąd jest Michał Probierz, no to tam personalnie nie było jakiejś niesamowitej rewolucji. Testowałem niewiarygodnej liczby zawodników. Zamykamy się gdzieś tam w piątce, powiedzmy, tych postaci. Tymczasem no nawet po tym meczu z Chorwacją
Chorwacją. Michał Probierz był lekko podłamany na konferencji prasowej, jak można w taki sposób tracić bramki i dlaczego ci panowie wciąż się zachowują, jakby się pierwszy raz spotkali. Czy może jakieś wnioski z tego warto wyciągnąć? Może już nie ta trójka obrońców, czy jednak dalej konsekwentnie w tym kierunku iść? No, ale oni wciąż nie umieją grać tej trójce obrońców, bo to nam się wydaje, że wychodzi trzech fajnych obrońców, bo oni są fajni piłkarze, grają w dobrych klubach, właściwie powinni być świetnie przygotowani pod każdym względem, a tymczasem te błędy, które popełniają, grając właśnie w tej formacji, nie wiedzą, czy iść do przodu, czy dostać. No przecież najlepszym rozgrywającym na początku w pierwszej połowie to właśnie był Dawidowicz. On miał najczęściej piłkę. Ta piłka trafiała do niego, ale dlaczego trafia? Też sobie trzeba zadać pytanie, bo przeciwnik doskonale nas rozpracowuje. Dzisiaj nie ma tak, że coś się dzieje z przypadku. I kogo zostawiają, żeby rozgrywał? Zostawiają naszych obrońców, a oni popełniają błędy w tym rozegraniu i właśnie taki błąd popełnił, że oddał piłkę przeciwnikowi, poszła z tego bramka. A więc trzeba wyciągać z tego wnioski. Oni nie umieją w tej trójce jeszcze właściwie funkcjonować i to jest cały problem. Ja bym jeszcze dodał, trójka trójką, ale komunikacja między nimi plus działanie, czyli tam gdzieś reakcja, bo przy drugiej bramce można było uniknąć, bo szybciej zareagować, dojść, czy Dawidowicza, czy asekuracja Bednarka na te zagranie, bo się Moder się spóźnił w defensywie. To są takie rzeczy, że ty, jak asekurujesz Bednarek, ten środkowy, to wystarczyło szybciej zareagować, dosunąć. Ja nie mówię, żeby nie padła bramka, ale by była w tym momencie zrobił wszystko, co można było zrobić, a tu zawsze brakuje. Albo jak oni robią zmianę krzyżową, który przebiega przez piłką i wystarczy tylko dać komunikację, kto bierze piłkę, kto bierze wolnego zawodnika. I tego mi brakuje. Brzmi to prosto. No prosto, bo ale... to komunikacja, Arek, to ale, nic więcej. Ale to właśnie o tym mówimy. I bardzo dobrze to zauważyłeś, Tamku. No ty grałeś, to czujesz to znakomicie. Ale to są ułamki sekund, które ktoś musi podjąć jakąś decyzję i tego brakuje. Tak, że spóźnisz sekundę, już ci zawodnik ucieka. Natomiast cierpimy na w tej chwili brak osobowości, że jest ktoś, kto kieruje całą formacją obrony, ktoś, kto krzyczy, ktoś, kto ustawia, ktoś, kto podpowiada. Na takiego lidera tej formacji wychodzi nam Bednarek, że on na środku powinien, bo on w większości piłek zagranych górą czy dołem, on przerywa to, on wygrywa te akcje, nawet statystyki pokazują, że on bardzo dobrze wygląda, ale on nie jest liderem obrony, który by narzucał swój sposób myślenia całej tej trójce, który by przypominał o zawężeniu ustawienia, o tym, kto kogo kryje, tak jak Tomek mówi, przy prostej zmianie krzyżowej, kto za nim idzie, czy kto nie idzie. Mało tego, brakuje tych zawodników właśnie, którzy by im pomogli w tym środku pola, no bo mamy też debiutantów i to okej, okay, Ojedele sobie zagrał w mojej ocenie... Jak poprawnie? Na takiego zawodnika zagrał poprawnie. Nie ma charakteru jeszcze takiego, żeby w tej reprezentacji być panem Ojedele, że on na tej szóstce rządzi, że on ustawia wszystkich przed sobą, że on przecina akcję i to tak zdecydowanie. On tego jeszcze nie robi, bo jest debiutantem, bo dopiero wchodzi, bo ma 19 lat, bo uczy się tego na poziomie narodowej reprezentacji. To nie jest dobre, jeśli chodzi o wynik meczu. A był pan zaskoczony tym powołaniem? Bo no, wszyscy powtarzali, że no, na reprezentację trzeba sobie trochę zasłużyć jednak, a on w momencie powołania no, w tej dorosłej piłce za wielkiego doświadczenia miał 100 minut, wszyscy podkreślali w ekstraklasie, no niewiele. Czasy się zmieniły. Dawniej, żeby zagrać w reprezentacji, Tomek, możesz coś na ten temat powiedzieć, to trzeba było być panem piłkarzem, rzeczywiście. A dzisiaj wystarczy pokazać się z dobrej strony, parę razy dobrze uderzyć, i 3 mecze już reprezentacja. No, zmieniają się czasy, zmienia się to wszystko bardzo szybko i myślę, że czasami za szybko, bo rzeczywiście ci zawodnicy, mimo że umieją grać w piłkę, bo nikt im nie odbiera tego, że oni nie umieją, umieją, to jednak nie mają osobowości reprezentanta. To co mówimy, tego poświęcenia dla reprezentacji, żeby oddać wszystko. Dlatego mnie te początki meczów bardzo cieszą, tylko martwi jedno, że potem brakuje czego?
jeżeli zaczynamy odpuszczać, na pewno nie zdrowia, bo oni wszyscy grają w dobrych klubach, a więc charakteru. Ten charakter, że nie dam, że to jest twierdza, że polska reprezentacja na Narodowym Stadionie przy pełnym komplecie widzów to jest twierdza nie do zdobycia. I tak się powinno podchodzić do meczu. Tymczasem my, tak, początek jest ok, zdobywamy bramkę, jest euforia, wszyscy się cieszą, stadion żyje, bo porwali ten stadion dobrą ofensywną grą i nagle to wszystko zaczyna nam się rozsypywać. Oddajemy piłkę przeciwnikowi, oddajemy teren przeciwnikowi, stajemy się zespołem, który tylko patrzy, co się dzieje i ewentualnie z przechwytu potem stara się cokolwiek zrobić. I jesteśmy takim zespołem, powiedziałbym, z którym się trudno gra, bo my niby oddajemy to wszystko przeciwnikowi, niby już nie mamy nic do zaoferowania i nagle z tych pojedynczych akcji potrafimy skonstruować sytuacje, które doprowadzają do sytuacji bramkowych. Remis z taką drużyną jak Chorwacja na pewno zapisany jest na plus. Ale to jeszcze, Arek, to jeszcze do kwestii o Jedele, czyli trener Probierz, patrząc na to, że takiego zawodnika powołuje, a wcześniej rezygnuje czy ze Slisza, czy z Damiana Szymańskiego, z takich zawodników, gdzie tam byli sprawdzani na tej pozycji, czyli dalej nie jest przekonany do nich, tak? Jakby tak patrząc tak. Z pewnością nie jest przekonany. Ja osobiście, patrząc na tych wszystkich, którzy zagrali, największe pokłady takiego zaufania pokładam w Moderze. Moder. To jest dla mnie zawodnik, który może mieć charyzmę człowieka, który gra jako szóstka. On się też tej pozycji musi dobrze nauczyć, który ma wszystko, co ta szóstka powinna mieć, ale przede wszystkim ma osobowość, że pozostali będą go słuchać w momencie, kiedy będzie potrzebował ich przesunąć w lewo czy w prawo. I Moder ma papiery na to. Mam nadzieję, że właśnie taki zawodnik może być tutaj musi grać. No właśnie chciałem to dopytać, panie trenerze. Jeżeli ktoś nie gra kilka miesięcy, ktoś jest po, można powiedzieć, rocznym rozbracie z piłką i wraca do tego i ten wysiłek jest, no musi większy włożyć, czy musi dana drużyna, czy klubowa, czy ewentualnie zarządzać takim zawodnikiem, żeby po prostu, bo on jest narażony na liczne urazy później po takiej rozbracie. Jeżeli ktoś nie gra w klubie tyle czasu, i mam go powoływać na reprezentację, to jak inni zawodnicy, ja teraz mówię troszeczkę jak adwokat innych zawodników, którzy gdzieś tam trenują ciężko i tak dalej, nie dostają tej szansy, a tu trener stawia. Ja wiem, że pan powiedział, że to może być nasza przyszłość. Czy warto takiego zawodnika powoływać i właśnie dawać mu szansę i gry? Tak, dodam jeszcze, że to też wytykają eksperci brak konsekwencji trenerowi, selekcjonerowi, który mówił, że dla niego jedną z kluczowych rzeczy jest to, żeby piłkarze grali w klubach regularnie. To zawsze tak się mówi, ale potem przychodzą realia i nie lepsi, mamy tylu zawodników. Tak, i ci lepsi piłkarze, którzy mniej grają, są lepsi od tych, którzy grają od deski do deski. Zresztą w klubie też tak było, Tomku. To nie jest tak, że miałeś kolegów, którzy trenowali, przychodzili godzinę wcześniej, wychodzili godzinę później, trenowali cały czas i nie grali. I siedzieli na ławce, bo byli słabsi od innych. Zgadzam się. Także to jest normalne i naturalne. Nasza reprezentacja narodowa też jest zespołem i takim zespołem, który jak zespół klubowy ma swoją hierarchię, która jest układana właśnie umiejętnościami zawodników. I dlatego trzeba szukać kolejnego Krychowiaka, kolejnego Glika, kolejnego Szczęsnego, bo to był nasz kręgosłup drużyny. Tego kręgosłupa w tej chwili nie ma i cały czas poszukujemy następnych piłkarzy. Tylko właśnie, jeżeli już dokończę tylko tą moją myśl, oczywiście, że trzeba szukać jak najbardziej, tylko czy oni dostają szansę później, ci zawodnicy, gdyby nie kontuzja Dawidowicza, czy ja bym Piątkowskiego zobaczył, bo ja oczekiwałem dawno, dobrze gra w klubie, znaczy i gra w pucharach i chciałbym go zobaczyć tak naprawdę. Że... No Tomek, ale ja wiem. Dawidowicz według mojej oceny i tak byłby zmieniony. To czym akurat pech, że złapał kontuzję, to jest jego pech. Ale myślę, że w momencie, kiedy zawodnik takie błędy robi, to musi być zmienione. No, to nie żartujmy. No tak, tylko właśnie. Tylko właśnie, czy inni właśnie nie powinni dostawać nawet te 15 czy pół godziny? Tak jak Kacper Urbański w tych meczach towarzyskich przed Euro, gdyby nie jakieś tam, to byśmy może nie zobaczyli jego potencjału, który gdzieś tam wypłynął. I w tym momencie on już jest takim, staje się takim drugim Nikolą Zalewski, który właśnie mocno wszedł w tą kadrę. Patrząc indywidualnie na zawodników, moglibyśmy to sobie roztrząsać. Natomiast pamiętajmy jedno, że na własnym boisku, jeśli nie robisz punktów, to jesteś w bardzo trudnej sytuacji, szczególnie grając na takim poziomie jak my w tej dywizji A,
gdzie jesteśmy na najwyższym poziomie, gramy ze świetnymi zespołami. Fantastyczny jest ten wynik ze Szkocji, bo to nas ustawia tutaj na to trzecie miejsce i trzeba się powoli szykować na baraże. I oby tak doszło do końca. A więc będziemy mieli trzecie miejsce, co da nam baraż z drugą drużyną z niższej ligi i miejmy nadzieję, że my w tej lidze A się utrzymamy. I to jest cel, bo przed każdym trenerem i przed każdym zespołem stawia się konkretny cel do osiągnięcia. Celem naszej reprezentacji jest utrzymanie się na poziomie ligi najwyższej w Europie. I oby ten cel był zrealizowany. Ja jeszcze, panie trenerze, chciałem dopytać o naszego młodego debiutanta z Legii, Maxiego Ojedele. W pierwszym składzie wybiegł na Portugalię, potem też dostał szansę z Chorwacją. Po tym pierwszym meczu straszne cięgi zebrał w komentarzach. Poczuł, ile waży ta koszulka reprezentacyjna. Zastanawiam się, czy nie za mocna, nie za duża fala krytyki na niego spadła, czy może przeciwnie, no gra reprezentacji, nie powinniśmy patrzeć, czy ty jesteś debiutantem, czy ty masz 19 lat, czy 25. I tu na koniec powiedziałeś bardzo ważną rzecz. Oczywiście, jeżeli selekcjoner deleguje na boisko piłkarza, to my wszyscy wierzymy, że on deleguje piłkarza gotowego dla reprezentacji. Że to nie wchodzi ktoś, kto wchodzi i przeprasza, że na tym boisku się znalazł. A on w tym pierwszym meczu troszkę przepraszał, troszkę bał się sfaulować, trochę nie szedł na zakończenie... Na maksa. Tak, na zakończenie akcji. Nie był takim panem numer 6 na boisku. Nie, on po prostu starał się grać delikatnie, starał się grać poprawnie, starał się nie tracić piłki. Nie zrobić błędu może, tak. To, ale to nie jest właśnie to, czego oczekujemy od takiego zawodnika. W związku z tym jest potencjał, on ma znakomity potencjał, ten zawodnik, ale też, żebyśmy szybko go nie spalili. Pamiętajmy, że grali młodzi chłopcy, grał Peda wcześniej też, inni grali i nagle po jednym meczu już ich nie ma. Bo... Teraz Bogusz też był i go nie ma. Tak, i też go nie ma, bo za szybko. Natomiast spokojnie trzeba przygotować nie tylko zawodnika dlatego, że jest młody, ale dlatego, że wychodząc na mecz reprezentacji narodowej, on będzie reprezentantem, z którym każdy z nas będzie chciał się utożsamiać, który będzie czuł, że tak, to jest mój reprezentant, bo on rzeczywiście daje z siebie maksa. Ale tak, mówi pan, że potencjał jest. Jeszcze mieliśmy debiutanta jednego, Michaela Mayo. Jak panu się podobało? Chociaż on tam mniej czasu dostał. Ale to jest pokazać. Kolejny skrzydłowy i fajnie, bo właśnie cały czas się mówiło, że szukamy skrzydłowych. My mamy bardzo dobrych skrzydłowych, nie mamy wahadłowych. I to jest nasz kolejny problem tych trzech w obronie, że oni właściwie cały czas są zostawieni sami sobie. Ci wahadłowi niby, którzy grają, to są świetni skrzydłowi. Jeśli oni będą mogli zachować więcej sił, a nie pędzić od końca do końca, to i Zaleski, i Frankowski, i Amejo, oni zrobią bardzo dużo ciekawych akcji, bo są świetnie przygotowani do tego. Oni dryblują, oni się nie boją przeciwnika, oni przygotowują akcje, oni potrafią strzelić, przewrócić się w polu karnym, jak Amejo w meczu z Portugalią. No więc to wszystko oni mają, ale są w takim systemie gry, który sądzę najmniej im pasuje. Nasuwa się pytanie, dlaczego tak, a nie inaczej, tak? I ja, trener Probierz później mówi na konferencji, że my nie mamy skrzydłowych. Na nie, przykład. Ci skrzydłowi są. Są, dokładnie. Ale ja bym powiedział, że my nie mamy wahadłowych. Bo no nie mamy. No takich... nie mamy takich, znaczy mamy, ale nie mamy jeszcze większej ilości, żebyśmy mogli tutaj mieć, ewentualnie w 60 minucie zmieniamy i jakoś pozostaje bez zmian. Ja wiem, że Michał postawił Probierz na trójkę obrońców, albo na piątkę, jakbyśmy to patrzyli na to. I nie chcę tego zmieniać, bo cały czas jedzie w tym. Tylko czy na pewno im to pasuje? Jeżeli mówię jeszcze raz, jeżeli Kiwior mówi, że uczą się tej gry w tej trójce i coraz lepiej im to zaczyna wychodzić, to niestety to jest za późno na reprezentację narodową, która gra cały czas bardzo ważne mecze o punkty. Tak, bo kolejne mecze mamy już w listopadzie. Zagramy na wyjeździe z Portugalią, u siebie ze Szkocją. No i teraz nasza uwaga skupi się w tych najbliższych tygodniach na nasze krajowe podwórko, panie trenerze. Już dziś rozpocznie się 12. kolejka PKO BP Ekstraklasy o godzinie 20:30. Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Lechią Gdańsk. Chyba wszyscy jesteśmy ciekawi, jak ta przerwa podziałała na stołeczną ekipę. W ostatnich tygodniach bardzo gorąco wokół i drużyny, i trenera Gonçalo Feio.
No pewnie kibice oczekują takiej mocnej odpowiedzi i potwierdzenia, że ta drużyna idzie w dobrym kierunku pod tą wodzą. Zdecydowanie tak, bo robi się niebezpiecznie, bo co ta czołówka ucieka, bo ten lider Ekstraklasy ma już w tej chwili dość znaczną przewagę. Jeśli jeszcze doszłaby do tego jakaś strata punktów i znowu by się powiększyła ta przewaga liderującego, no to byłoby niedobrze. To wtedy wiadomo, że Legia będzie miała kłopot z odzyskaniem tytułu mistrzowskiego. Tak, wokół Legii, jak mówiłem, sporo emocji i gorąco. Wielu pewnie już się spodziewało zwolnienia Gonzalo Feijóo. Tymczasem Legia wytrzymała to ciśnienie, gdzieś tam presję, powiedzmy, ekspertów, mediów, i to Gonzalo Feijóo wciąż prowadzi Legię. Dobra decyzja? Według mnie tak, z tego względu, że nie powinno się zwalniać trenera w trakcie sezonu, a wręcz odwrotnie, jeśli cokolwiek jest nie tak, to myślę, spokojnie dojadą do przerwy zimowej, a potem analiza tego, co było, i jest czas dla trenera, albo dla tego, który prowadzi, albo dla nowego trenera, żeby się z drużyną zapoznać lepiej. Natomiast tutaj zawsze jest tak, że kiedy nie ma oczekiwanych wyników, to jest ta presja olbrzymia, żeby już tam z trenerem coś robić. Nie, nie, spokojnie. No, trener nie jest tylko od wygranych meczów. Czasem trzeba postawić drużynę, umieć wyprowadzić z tej turbulencji, straciło się trochę punktów i trzeba umieć to nadrobić. Myślę, że on dalej panuje nad szatnią, jeśli sam, bo czytałem taki wywiad z nim nie dalej jak wczoraj, że piłkarze cały czas wierzą w to, że z nim mogą sukces osiągnąć, więc jeśli to jest prawda, to okej, niech spróbują dalej i może się to uda. I w końcu, znaczy już od kilku meczów widzimy Legię w innym systemie, panie trenerze. Wszyscy mówili, że na tym właśnie Legia w tej trójce traci bramki i tak dalej, że to nie funkcjonuje, ale i właśnie on to zmienił. No właśnie, no. No właśnie teraz. Ja mówię, że w Polsce jest bardzo niewygodnie grać trójką obrońców, dlatego te zespoły, którym to wychodzi, stawiają na zagranicznych przede wszystkim ludzi, którzy w takim ustawieniu dawniej może byli szykowani, a nie na naszych chłopaków. Czy to jednak nie predyspozycje, których się ma zawodników? Tak, w większości powinno być. No bo trójka to nie jest łatwa gra, tą trójką obrońców. I myślę, że trenerzy też do końca nieprzygotowani są do tego, żeby dobrze zawodnikom wytłumaczyć i przećwiczyć te warianty, które są bardzo ważne właśnie do gry trójką. Kiedy szeroko, kiedy wąsko, kto za kogo odpowiada, kto kogo asekuruje, kto gdzie rozgrywa piłkę i tak dalej, jak rozgrywa, czy mają się włączać do akcji ofensywnych, czy tylko asekurują. To są dziesiątki najróżniejszych rzeczy, które ten zawodnik musi wiedzieć i nie tylko wiedzieć, ale przetrenować to wszystko wcześniej i teoretycznie, i praktycznie. Jeśli tego nie ma, no to jest klops. A w kontekście tego najbliższego meczu, Tomek, Lechia, trzecie miejsce od końca. Legia to spotkanie musi wygrać. No umówmy się, będą faworytami tego starcia. Pytanie, czy Lechia dysponuje potencjałem, żeby tutaj sprawić niespodziankę. Każdy inny wynik pewnie niż zwycięstwo Legii, no to będzie niespodzianka. To znaczy, oni mają też swoje problemy, Lechia, bo też byłem teraz, właśnie wróciłem wczoraj, dzisiaj jestem. Dzisiaj zaraz po magazynie jadę do Gdańska skomentować dla Polskiego Radia RDC ten mecz. I tam rozmawiałem i też osoba mi powiedziała, która ogląda te mecze i tam jest blisko gdzieś tam drużyny, powiedziała, że od 70 minuty Lechia troszeczkę jakby siada, tak? I to widać, ale też potrafiła wygrać w Zabrzu, potrafiła napędzić Jagiellonii, bo tam w Zabrzu wygrała 3-2, w Białymstoku prowadziła 2-1 i przegrała 3-2, z Rakowem prowadziła 1-1 do 87 minuty i to spotkanie przegrała, czyli też ta drużyna, niby Beniaminek patrzymy, że jest, tak jak wspomniałeś, trzecia od końca, ale też ma swoją jakość. Nie wolno lekceważyć, mówisz. Znaczy, no nikogo nie można lekceważyć, tak? I patrząc na Legię, tylko czy Legia będzie potrafiła wykorzystać swój potencjał, który ma, jakość, którą ma, nie indywidualność, ale jako zespół. 30 minut w Białymstoku dało dużo nadziei. Chyba poprzez te 30 minut tej drugiej połowy, jak zdominowali w Białymstoku Jagiellonię i doprowadzili do remisu i mogli to spotkanie wygrać. No nie wiem, czy te 30 minut nie zaważyło na tym, że dalej trener Feijóo jest i dalej my dajemy mu szansę, tak? No i ten mecz z Betisem wcześniej, wiadomo. No wiadomo, tak, że gdzieś to wszystko gdzieś idzie poprzez 2 tygodnie tej przerwy, że będziemy mogli potrenować, ale kluczowych 2 zawodników nie było z tą drużyną, czyli Kapustki i Ojedele. Jeżeli chcemy tutaj ten środek jeszcze dalej lepiej funkcjonował, to nie wiem właśnie, ale zobaczymy już dzisiaj.
No tak, na pewno przy Łazienkowskiej wciąż to krzesło trenerskie jest, tak, ma podwyższoną temperaturę i no, podejrzewam, że każdy inny wynik dziś niż wygrana Legii jeszcze tę temperaturę, panie trenerze, podniesie. Ale... No, ale to jest Legia właśnie i trener obejmując krzesełko w Legii musi się liczyć z tym, że oczekiwania są maksymalne, nie jest średnie, maksymalne i z tym się musi liczyć również w tej chwili trener Legii. Jerzy Engel, Tomasz Sokołowski, panowie, kłaniam się nisko, dziękuję za dzisiejszą audycję. Mądrzejsi będziemy po dzisiejszym meczu. Oczywiście sytuację Legii skomentujemy za tydzień w magazynie sportowym, a za dziś już serdecznie dziękujemy. To był magazyn sportowy Polskie Radio RDC, a za kilka chwil wiadomości.